na co trzeba zwrócić uwagę już w tym etapie końcowym, jeśli chodzi o budowę fundamentów? Trzeba zwrócić uwagę na izolację. Izolację ścian fundamentowych, izolację ław fundamentowych, żebyśmy po prostu nie mieli w budynku wilgoci. Stosowałem dwa rodzaje izolacji, termiczną i przeciwwilgociową. Przeciwwilgociowa pierwsza warstwa to był dysperbit, następnie izolacja termiczna w XPS, styropian ekstrudowany i dodatkowo jako zabezpieczenie folia kubełkowa. Tomasz Cholewa, specjalista z działu budowlanego Leroy Merlin. Panie Tomku, co jest najważniejsze, biorąc pod uwagę budowę fundamentów? Najważniejsze są dwie rzeczy. Odpowiednia izolacja termiczna ścian fundamentowych oraz właściwa izolacja przeciwwilgociowa, czyli hydroizolacja tychże ścian. Obie te izolacje musimy wykonywać jednocześnie. Zaczynamy od stworzenia izolacji przeciwwilgociowej za pomocą lepików i na przykład folii polietylenowej, kubełkowej. Do izolacji termicznej stosujemy najpopularniejszy materiał styropian bądź bardziej polecany styropian ekstrudowany. Panie Tomku, a ten styropian jest taki jakiś inny. Ma tutaj jakieś pióro, z jednej strony jest chropowaty, z drugiej strony ma jakąś fakturę. Dlaczego akurat tak? No właśnie, to jest bardzo ważna rzecz. Te frezowanie na brzegach płyt styropianowych powodują to, że po ułożeniu takiej ściany, po ocieplaniu tym styropianem takiej ściany, unikamy powstania mostków termicznych, czyli przedostawania się ciepła pomiędzy płytami. Natomiast z kolei te wytłoczenia sprawiają, że między ścianą a izolacją tworzą się szczeliny powietrzne, dzięki czemu ściana może oddychać. Czyli rozumiem, że styropianem zabezpieczamy fundamenty przed uciekaniem ciepła. Oczywiście, że tak. Bardzo istotną rzeczą jest grubość tego styropianu. Sugerowalibyśmy, żeby warstwa izolacji wynosiła około 10 cm. Wtedy, jeżeli mamy piwnicę, jest ona na tyle ocieplona, że można tam przetrzymywać jakieś zapasy na zimę. Czyli mamy zrobioną już izolację termiczną, a co teraz zrobić, żeby w naszym domu było nie tylko ciepło, ale i sucho? To również jest rzecz bardzo istotna. Konieczne jest stworzenie właściwej izolacji przeciwwilgociowej. Do tego celu dawniej używano styropianu i lepików na gorąco, natomiast aktualnie używa się folii polietylenowych odpowiedniego rodzaju oraz lepików na zimno. Mamy izolację termiczną, mamy izolację przeciwwilgoci. Na co jeszcze trzeba zwrócić uwagę? Przede wszystkim bardzo istotną rzeczą jest stosowanie tychże materiałów według zaleceń producentów i instrukcji ogólnobudowlanych. Otóż nie chcielibyśmy z czasem rozkopywać, poprawiać tych fundamentów, kiedy użyjemy materiałów niewłaściwie z ich zastosowaniem. Istotną rzeczą również, o której należałoby wspomnieć, jest stworzenie drenażu opaskowego w momencie, kiedy działkę mamy na wilgotnym terenie. Czy ten drenaż nie za bardzo wydrenuje nasze kieszenie i o co chodzi w tym drenażu opaskowym? Drenaż opaskowy jest to praca, którą należy wykonać koniecznie, żebyśmy później uniknęli zbędnych kosztów w trakcie użytkowania budynku. Otóż polega to na tym, że w momencie, kiedy na działce stoimy po kostki w wodzie, woda nie ma gdzie odpływać, ponieważ mamy grunt gliniany na przykład. Robimy wykop wokół domu, rozmieszczamy rury perforowane, które zbierają nadmiar wilgoci i odprowadzają ją do rowów melioracyjnych, bądź możemy taką wodę wykorzystać chociażby do podlewania kwiatów. Mając sprawdzoną naszą działkę pod względem jakości gruntu, doskonale wiemy, czy będziemy musieli założyć rury perforowane, czy nie, które będą odprowadzały nadmiar wody. A jeśli chodzi o samo zabezpieczenie fundamentów, no to wiemy, że zabezpieczenie termiczne, do tego celu najlepiej służy styropian. Jeśli chodzi o zabezpieczenie przed wilgocią, przed nasiąkaniem naszych fundamentów wodą, do tego celu służy lepik, który kładziemy na zimno i odpowiedniej jakości folia, którą również do tego celu można wykorzystać. Mając w ten sposób zabezpieczone fundamenty, już doskonale wiemy, że będzie nam się mieszkało dobrze, sucho, ciepło i na pewno wygodnie.